Witajcie, kochani, na wdzięcznym sercu w naszą piękną niedzielę, dzień, w którym zawsze się spotykamy, niezależnie czy jest Wielki Post, czy nie ma Wielkiego Postu. Więc dzisiaj kontynuujemy naszą tradycję i kontynuujemy ją razem z Księgą Psalmów, z pięknym psalmem, który mnie bardzo poruszył, 34, który nazywa się Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa. Chyba zgodzisz się ze mną, że od bojaźni Bożej do pokory przed Bogiem jest naprawdę bardzo, bardzo blisko i na pewno bojaźń Boża wywodzi się właśnie z pokory, z uniżenia przed Bogiem. I tutaj szczególnie porusza mnie werset 19. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Ta pokora to właśnie skruszenie w sercu. Czy my na co dzień jesteśmy na tyle pokorni? Ty sobie też zadaj to pytanie, czy jesteś na co dzień na tyle pokorny, żeby codziennie chodzić ze skruszonym sercem? Ja od razu mogę powiedzieć za siebie, że ja niekoniecznie zawsze mam skruszone serce. A okazuje się, że właśnie to skruszone serce jest początkiem Bożych błogosławieństw, że to skruszone serce jest wybawieniem dla ciebie, jeżeli jesteś złamany na duchu. To skruszone serce to gotowe serce na to, żeby przyjąć pokrzepienie, pocieszenie, pomoc od Pana Boga. Czy my mamy takie skruszone serca? Powiem Wam szczerze, że nie zawsze tak mam, prawda? Szczególnie kiedy widzę, że mi się powodzi, że dobrze mi idzie, że jestem w czymś dobra. Brakuje mi wtedy tej skruchy i pokory. Dlatego miałam taki czas, o którym Wam kiedyś opowiadałam, gdzie naprawdę wiele miesięcy toczyła się we mnie duchowa walka, gdzie byłam kuszona tym, że niczego nie potrafię i z wielu dziedzin mojego życia się wycofałam, właśnie dlatego, że nie czułam się na siłach. To było trudne, ale bardzo owocne, bo właśnie wtedy ja wreszcie poznałam tą Kingę, która nie potrafi. Tą Kingę, która jest słaba, która bez Boga byłaby niczym. Ja nieraz gdzieś słyszałam te słowa i nawet starałam sobie się powtarzać te słowa, ale to już jest taki utarty slogan. No, bez Boga to ani do proga, prawda? No, no nic nie zrobię bez Boga. Ale póki tego się nie doświadczy, rzeczywistej niemocy bez Boga, to ciężko jest przyjąć te słowa. Ciężko jest przyjąć te słowa, tym bardziej, kiedy rzeczywistość wskazuje coś trochę innego. Kiedy widzisz, że jesteś w czymś dobry, kiedy ciebie chwalą, kiedy jesteś w centrum uwagi, nie jest to wtedy proste zadanie. A Bóg właśnie dzisiaj wzywa nas do tego, żebyśmy skruszyli się w naszych sercach. Pokora zbliża do Boga. Pokora woła do Boga. Potrzebuję Cię. I ja właśnie dopiero wtedy, kiedy doświadczyłam mojej zupełnej niemocy i widziałam, jak przez te kuszenia nie wychodzą mi nawet podstawowe rzeczy, nie jestem pewna nawet w podstawowych sprawach, to właśnie dopiero wtedy byłam gotowa na to, by wołać do Boga: potrzebuję Cię. I rzeczywiście ciągle, ciągle to robiłam. I wtedy widziałam Jego moc, i wtedy widziałam, że On mi pomaga. To było naprawdę niesamowicie piękne doświadczenie mimo wszystko. I właśnie dzisiaj, jako Twoje zadanie, zachęcam Ciebie, żebyś wołał do Boga jak najczęściej: potrzebuję Cię. Szczególnie wtedy, jeżeli właśnie odpowiedziałeś sobie przed chwilą na to pytanie i stwierdziłeś, że nie masz tego skruszonego serca, że brakuje Ci tej pokory. To szczególnie mocno w takim razie krzycz i wołaj: Panie, potrzebuję Cię. Panie, bez Ciebie jestem nikim. Bez Ciebie nic nie zrobię. Potrzebuję Cię. Właśnie tak woła pokora. Dlatego, jeżeli chcemy uczyć się tej pokory, to wołajmy tak jak najczęściej i bądźmy wdzięczni Panu Bogu za te chwile niemocy i słabości, o których już też jakiś czas temu w Wielkim Poście mówiliśmy. Bo właśnie wtedy okazuje Pan Bóg nam taką swoją moc, która po prostu jest odpowiedzią na nasze wszelkie potrzeby i niedomagania. Więc my, Panie, wołamy teraz głośno:
Potrzebujemy Cię w naszych słabościach, w naszych niemocach i w całym naszym życiu. Jesteś nam tak potrzebny jak nikt inny i nic innego. Panie Boże, potrzebujemy Cię, wołamy, potrzebujemy Cię. Bądź uwielbiony, Panie, w naszych potrzebach. Amen. Be grateful i do zobaczenia jutro.